Uwaga, uwaga, streszczam cały odcinek w jednym zdaniu. W tej oto grubaśnej książce, w wielkobukowym patronacie, dowiecie się wszystkiego, czego chcielibyście się dowiedzieć o Stephenie Kingu, o jego twórczości, ale baliście się jak dotąd o to zapytać. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. W bezsenną środę Stephen King, instrukcja obsługi Roberta Ziembińskiego, czyli idealna pozycja dla wszystkich wielbicieli króla horroru, dla wszystkich z frakcji Kocham Kinga, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Albatros. O książkach, o filmach, o serialach, o wszystkim innym, o samym Kingu, o jego fanach i od fanów też. Wszystkiego tutaj jest po trochu. No dobra, a pewnie zapytacie, co w takim razie znajduje się w środku. A w środku wielbiciele Stephena Kinga odnajdą wszystko to, czego potrzebują, a nawet ciut więcej. Cała książka, dość grubaśna, podzielona jest na 6 obszernych rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy jego powieści, kolejny jego opowiadań. Dotyczy również Richarda Bachmana, czyli alter ego Stephena Kinga, samego cyklu Mroczna Wieża, minifikcji, fikcji i non-fiction oraz wszystkich innych dzieł Kinga, które nie powstały, ale także na dokładkę dostajemy suplement. Robert Ziembiński wprowadza nas do tego świata krótką notą biograficzną, tak żebyśmy lepiej zrozumieli, kim jest Stephen King, kiedy o nim w ogóle mówimy i kiedy czytamy jego twórczość. A potem mamy, słuchajcie, dociekliwe teksty o twórczości Stephena Kinga, przerywane co jakiś czas wywiadami ze sławami ludźmi pióra, na przykład tutaj mamy Wojciecha Chmielarza, jego przemyśleniami i ich przemyśleniami o Stephenie Kingu i ich wpływie na twórczość, ale także mamy tu mnóstwo anegdot i ciekawostek. To, co jest świetne w tej książce, to jest to, że Robert Ziembiński schodzi z utartych tropów, schodzi z utartych ścieżek i pokazuje nam również takie oblicze Stephena Kinga, trochę mniej znane, jak chociażby temat jego ekranizacji w hinduskim kinie, czyli w Bollywood. Wszystko to uzupełnione jest czarno-białymi zdjęciami, cytatami, no masą anegdot i ciekawostek, a na końcu właśnie znajdujemy suplement, w którym w ogóle poznajemy samą genezę Stephena Kinga, czyli to, skąd taki Stephen King mógł się w ogóle w literaturze wziąć, i to jest po prostu świetne. A teraz takie dziwne pytanie, czy warto sięgnąć po Stephena Kinga instrukcję obsługi? I oczywiście to, czy warto, to zależy tylko od Was i od Waszego spojrzenia i od Waszej nomenklatury, co dla Was oznacza warto, a nie warto. Ale ja mogę Wam powiedzieć z mojej perspektywy, jako wieloletniej fanki twórczości Stephena Kinga, czy warto właśnie i dlaczego warto. No oczywiście, że warto. Po pierwsze dlatego, że Robert Ziembiński już od pierwszych słów, od pierwszych zdań ściąga Stephena Kinga z piedestału i tak wciąga go raczej w szereg zwykłych śmiertelników. Ziembiński pokazuje prawdziwą twarz króla horroru, pokazuje, że no to nie do końca jest taka królewska egzystencja, jak mogłoby się wydawać, kiedy mówimy o jednym z najpopularniejszych pisarzy na świecie. Wspomina tutaj o nałogach Stephena Kinga, o trudnych początkach, o jego walce, no i w ogóle jak wyglądało jego życie, gdzie się znalazł, w jakich momentach swojego życia. Po drugie poznajemy genezę wielu kingowych utworów, to znaczy dostajemy na przykład pomysły Stephena Kinga, które zostały wykorzystane bądź niewykorzystane w konkretnym utworze i to daje nam takie nowe spojrzenie, jeśli znowu zabierzemy się za lekturę jego książki. Po trzecie, na polskim rynku i w sumie na zagranicznym też nie znajdziecie tak pełnego kompendium, jak właśnie Stephen King instrukcja obsługi. Robert Ziembiński po prostu odwalił kawał doskonałej roboty. Tutaj macie po prostu wszystko to, co do tej pory o Kingu wiadomo i o jego twórczości. A jak sami wiecie, Stephen King ma dość obszerną bibliografię i filmografię, dlatego jest o czym mówić, jest o czym pisać i jest co badać. Co więcej, rozmawiając z popularnymi polskimi i zagranicznymi pisarzami, jak chociażby Remigiusz Mróz czy Peter Straub, Ziembiński pokazał, że Stephen King łączy pokolenia twórców, on od lat niezmiennie inspiruje, no inspiruje tak wczoraj, jak i dzisiaj. To jest taka pozycja, słuchajcie, którą czyta się z przyjemnością. Napisana jest lekko, napisana jest z humorem, ale od razu daję Wam znać, że no nie polecam jej czytać na jeden raz, na jeden haps, dlatego że może Was przytłoczyć tą ilością kingowych ploteczek i ciekawostek. Natomiast polecam Wam ją bardzo do trzymania blisko, blisko, do podczytywania i do zaglądania właśnie wtedy, kiedy najdzie nas na to ochota. Stephen King, instrukcja obsługi, jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów. Ona Wam uzupełni całą kolekcję i uzupełni Wam też wszelkie luki, jakie mogliście mieć wiedzy na temat samego Kinga i twórczości. No i sprawdzi się również na prezent.
A teraz, kochani, konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz tego wielkobukowego, bezcennego patronatu do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: za co sobie najbardziej cenicie twórczość Stephena Kinga? Za co go po prostu najbardziej lubicie? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca czerwca, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Po więcej Stephena Kinga, instrukcji obsługi zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka. Szukajcie Stephena Kinga w ogóle tutaj na kanale, szukajcie na blogu. Oj, ja się już niejednokrotnie pisałam o jego powieściach, o jego opowiadaniach. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Zaglądajcie koniecznie, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli nie wiecie, jaka jest najlepsza książka Stephena Kinga do tej pory, to kochani, koniecznie obejrzyjcie właśnie ten filmik. Zapraszam Was serdecznie, a jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was, rozgoście się. Słuchajcie, Bezsenna Środa jest tutaj co tydzień, w każdą środę. Mówimy o horrorze, o grozie, czasami o dreszczowcach, jeżeli są mocne i godne uwagi. Dlatego też zapraszam Was do subskrypcji, wystarczy, że znajdziecie na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!